To jest portret Kartezjusza, jednego z najznakomitszych umysłów matematycznych i filozoficznych. Zauważycie pewien trend. Wielcy filozofowie byli też wielkimi matematykami i na odwrót. Kartezjusz żył mniej więcej w tych samych czasach co Galileusz. Był o 32 lata młodszy, chociaż zmarł niedługo po Galileuszu. Zmarł w dużo młodszym wieku. Galileusz był sporo po 50. Kartezjusz zmarł w wieku 54 lat. W kulturze masowej jest on chyba najbardziej znany z tego sformułowania: myślę, więc jestem. Ale chciałem jednak dodać, mimo że nie dotyczy on algebry, inne, moim zdaniem bardzo zgrabne, chyba mniej znane jego powiedzenie. Lubię je, bo jest bardzo praktyczne i uświadamia nam, że te wielkie umysły, te filary filozofii i matematyki, koniec końców były tylko ludźmi. Kartezjusz powiedział tak: nie ustawaj, nie ustawaj Zrobiłem każdy błąd, jaki można było zrobić, ale nie ustawałem. Myślę, że jest to bardzo cenna rada na życie. Kartezjusz zrobił wiele dla filozofii i matematyki. Dla mnie jest on istotny w dziedzinie tworzenia podstaw algebry. Dzięki kartezjuszowi możemy dzisiaj odnajdować silne związki między algebrą i geometrią. Po lewej stronie przedstawiam świat algebry. Trochę o nim mówiliśmy. Mamy równania z symbolami, a te symbole mogą przyjmować wartości. Możemy mieć więc coś takiego: y równa się 2x odjąć 1. Pokazuje to relację między jakimś x a jakimś y. -kiem. Możemy nawet narysować tabelę, wybrać wartości x i zobaczyć, jakie będą wartości y. Mogę losowo wybrać wartości x i policzyć, ile wyniesie y. Wybiorę względnie proste wartości, tak by liczenie nie było zbyt skomplikowane. Na przykład, dla x równego minus 2, y wyniesie 2 razy minus 2 odjąć 1. 2 razy minus 2 odjąć 1, czyli minus 4 odjąć 1, to minus 5. Jeżeli x wynosi minus 1, y wyniesie 2 razy minus 1 odjąć 1, co daje minus 2 odjąć 1, czyli minus 3. Dla x równego 0, y wyniesie 2 razy 0 odjąć 1. 2 razy 0 to 0 odjąć 1 to minus 1. Zrobię jeszcze kilka przykładów. Dla x równego 1 mogłem wybrać tutaj dowolne wartości. Mogłem powiedzieć, co się stanie, gdy x będzie ujemnym pierwiastkiem kwadratowym z 2 lub gdy x będzie równy minus 5 drugich. Ale wybieram te liczby, bo nie utrudniają liczenia, gdy próbuję policzyć, ile wyniesie y. Dla x równego 1, y wyniesie 2 razy 1, odjąć 1. 2 razy 1 to 2, odjąć 1 to 1. Kolejny przykład. Kolorem, jakiego jeszcze nie używałem. Spróbujmy tym purpurowym. Dla x równego 2, y wyniesie 2 razy 2, odjąć 1, czyli 4 odjąć 1 to 3. Wystarczy. Tak na wyrywki badałem te relacje. To ogólna relacja między zmiennymi y i X. Potem ją skonkretyzowałem. Powiedziałem dobra, jeśli X jest jedną z tych zmiennych, to ile wyniesie Y dla każdej z tych wartości X? Kartezjusz uświadomił sobie, że można to zobrazować. Można narysować pojedyncze punkty. Można też przedstawić te relacje graficznie. Jego zasługa to w istocie połączenie światów skomplikowanej, abstrakcyjnej algebry symboli i geometrii zajmującej się kształtami, wymiarami i kątami. Tutaj mamy więc świat geometrii. I oczywiście mamy w historii osoby, być może wiele osób, o których nie pamiętamy, które zajmowały się tym amatorsko. Generalnie uważa się, że geometria przed Kartezjuszem to geometria euklidesowa. W gruncie rzeczy jest to geometria, której uczycie się na lekcjach geometrii w ostatnich klasach szkoły podstawowej. To geometria zajmująca się relacjami pomiędzy trójkątami i ich kątami, relacjami między okręgami. Macie tam promienie i trójkąty wpisane w okręgi i całą resztę. Zajmiemy się tym bliżej w dziale dotyczącym geometrii. Kartezjusz zrobił tak. Myślę, że mogę przedstawić graficznie, tak samo jak Euklides badał te trójkąty i te okręgi. Dlaczego nie? Jeżeli spojrzymy na kartkę papieru i pomyślimy o dwuwymiarowej płaszczyźnie, możemy potraktować kartkę jako kawałek dwuwymiarowej płaszczyzny. Nazywamy ją dwuwymiarową, bo są w niej dwa kierunki, w jakich można się poruszać. Jest kierunek góra-dół, to jeden kierunek. Narysuję go na niebiesko. Chcemy przedstawić rzeczy graficznie. Mamy więc kierunek góra-dół oraz kierunek lewo-prawo. Dlatego jest ona nazywana płaszczyzną dwuwymiarową. Jeżeli zajmujemy się trzema wymiarami, to mamy jeszcze wymiar na zewnątrz do wewnątrz. Kartez już mówił. Wiecie co? Są tu dwie zmienne i między nimi jest ta relacja. A gdyby tak powiązać każdą z tych zmiennych z jednym z tych wymiarów? Zwyczajowo niech Y będzie zmienną, która jest faktycznie zmienną zależną. U nas zależy ona od X. Umieśćmy ją więc na osi pionowej. Umieśćmy naszą zmienną niezależną t, dla której losowo wybierałem wartości, aby sprawdzić, ile wyniesie Y, umieśćmy ją na osi poziomej. To właśnie kartezjusz zaproponował tak szerokie zastosowanie w algebrze X-ów i Y i jak dowiemy się później, z jako zmiennych niewiadomych i zmiennych, którymi manipulujemy. Mówił on tak. A gdyby podejść do tego tak, gdyby ponumerować te wymiary. Załóżmy, że w kierunku x. W kierunku x będzie minus 3. Będzie to minus 2, to jest minus 1, to jest 0. Po prostu numeruję kierunek x, kierunek w lewo, w prawo. Teraz to jest plus 1, to jest plus 2, a to jest plus 3. Można zrobić to samo w kierunku y. Czyli będzie to powiedzmy minus 5, minus 4, minus 3. Zrobię to trochę staranniej. Wymarzę i trochę przedłużę w dół. Teraz mogę zacząć od minus 5. Zjadę na sam dół. Teraz ponumeruję. To jest 1, to jest 2, to 3 i to może być minus 1. Minus 2. Są to tylko konwencje, można byłoby to oznaczyć inaczej. Moglibyśmy umieścić X tutaj, a Y tutaj. Ten kierunek mógłby być dodatni, a ten ujemny. To po prostu konwencja, którą przyjęto poczynając od kartezjusza. Minus 3, minus 4 i minus 5. Kartezjusz myślał tak: Mogę powiązać każdą z tych par wartości z punktem w dwóch wymiarach. Mogę wziąć współrzędną X, mogę wziąć wartość X stąd i powiedzieć. To jest minus 2, będzie to tutaj, po lewej stronie, po lewej... bo jest to wartość ujemna. Jest ona powiązana z minus 5 w kierunku pionowym, czyli wartość y to minus 5. Jeśli pójdę do dwójki w lewo i do piątki w dół, otrzymuję ten punkt tutaj. Dalej myślał tak: Te dwie wartości, minus 2 i minus 5, mogę powiązać z tym punktem w tej płaszczyźnie dwuwymiarowej. Ten punkt ma współrzędne, które mówią, gdzie się on znajduje. Minus 2, minus 5. Współrzędne te nazwano współrzędnymi kartezjańskimi. Na cześć Kartezjusza. On je zaproponował. Zaczął wiązać te relacje z punktami na płaszczyźnie współrzędnych. Dalej myślał sobie tak: dobra, zróbmy jeszcze jeden. Mamy taką relację. Gdy x jest równy minus 1, y równa się minus 3. Czyli x to minus 1, y to minus 3. To ten punkt tutaj. Znowu zgodnie z konwencją, jeżeli wymienimy współrzędne, to najpierw podajemy x, a potem y. Tak przyjęto: minus 1 minus 3 to będzie ten punkt. Mamy dalej punkt, gdzie x wynosi 0, a y minus 1. Dla x równego 0 tutaj, co znaczy, że nie idę ani w lewo, ani w prawo. Y to minus 1, czyli idę do jedynki w dół. Czyli to punkt 0 minus 1. Tutaj. Mogę robić tak dalej. Dla x równego 1, y wynosi 1. Dla x równego 2, y wynosi 3. Zrobię to tym samym kolorem fioletowym. Dla x równego 2, y wynosi 3. 2, 3, a ten tutaj, na pomarańczowo, to 1, 1. Samo w sobie jest to sprytne. W zasadzie wybrałem losowo możliwe xy. Kartezjusz doszedł do tego, że gdyby nie poprzestać na tych kilku x-ach, tylko wybierać je dalej, gdybyśmy wybrali wszystkie pośrednie x-y, to uzyskalibyśmy linię. Gdybyśmy wzięli każdy możliwy x, to wyszłaby nam linia, która wygląda mniej więcej tak. I dowolna relacja, jeżeli wybiorę dowolny x i obliczę y, to punkt ten będzie leżał na tej linii. Inaczej mówiąc, każdy punkt na tej prostej przedstawia rozwiązanie tego równania. Jeżeli mamy ten punkt, czyli x to 1,5, to y równa się 2. Zapiszę to. 1,5 i 2. To rozwiązanie tego równania. Gdy x wynosi 1,5, 2 razy 1,5 to 3, odjąć 1 to 2. O tutaj. Ni z tego ni zowego, Kartezjusz był w stanie powiązać algebrę i geometrię. Teraz możemy graficznie przedstawić wszystkie pary x i y, które spełniają to równanie. Kartezjuszowi zawdzięczamy to powiązanie, i dlatego współrzędne, których używamy, to określenia tych punktów noszą nazwę współrzędnych kartezjańskich. Pierwszym typem równań, którymi się zajmiemy, będą równania w tej formie. W tradycyjnym programie nauczania algebry zwane są one równaniami liniowymi. Równania Liniowe. Może powiecie, dobra, to jest równanie, widzę, że to jest równe temu, ale co jest w nich liniowego? Co powoduje, że dają linię prostą? Aby dowiedzieć się, dlaczego są one liniowe, musicie wykonać skok, który zrobił Kartezjusz. Jeżeli to naniesiecie, stosując współrzędne kartezjańskie na płaszczyznę Euklidesową, otrzymacie prostą. W przyszłości zobaczycie, że istnieją inne typy równań, dla których nie otrzymacie prostej. Otrzymacie krzywą, lub coś szalonego albo śmiesznego.